o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFD.pl. Zapraszam wszystkich widzów KFD TV do obejrzenia materiału o fitnessie akrobatycznym. Nazywam się Daria Lasota, jestem studentką wrocławskiego AWF-u. Mam 22 lata, jestem instruktorem fitness oraz trenerem aqua fitness. Od 15 lat jestem czynnie związana ze sportem. Początkowo moja kariera rozpoczęła się od tenisa, którego trenowałam aż jeden rok. Kontynuacją mojej pasji sportowej był taniec. Należałam do różnych klubów sportowych. Miałam okazję wystąpić na wielu mistrzostwach Polski oraz na Pucharze Świata. Akrobatyka powietrzna przede wszystkim jest połączeniem tańca, gimnastyki i akrobatyki. Elementy są wykonywane na szarfie wertykalnej, na kółku cyrkowym, na hamaku. Jeżeli chodzi o szarfę, no to mówi się, że jest to aerial silk albo aerial tissue. Jeżeli chodzi o kółko cyrkowe, no to aerial hop. Dla mnie, myślę, że to dla wielu innych osób, o wiele trudniejszą formą jest szarfa wertykalna od kółka, ponieważ wymaga ona poznania wielu schematów plątań, których nieodpowiednie zaplątanie może zakończyć się upadkiem z bardzo dużej wysokości. Mi jest osobiście łatwiej ćwiczyć na kółku cyrkowym, natomiast przyznaję, że bardziej podoba mi się szarfa wertykalna, ale ona wymaga dużo systematycznej pracy nad własnym ciałem i zaufania przede wszystkim do własnego ciała, ponieważ czasami należy się dwa razy czy trzy zastanowić, czy się odpowiednio zaplątałam i czy mogę wykonać dany upadek, żeby nie zakończył się on po prostu niefortunnie. Do tego jest odpowiednia technika spadania, należy się skupić na nie tylko na samym plątaniu, ale na odpowiednim oddechu i wydechu. Należy nabyć taką umiejętność rozróżniania odległości, tak? Czy dana wysokość, na której się zaplątaliśmy, jest adekwatna do tego, żebym mogła wykonać spadek. Taka wysokość minimalna do spadków to już jest na pewno te 7 metrów. Inspiracją przede wszystkim byli znajomi na Facebooku. Przypadkowo zobaczyłam niejedną koleżankę, która trenuje taką dyscyplinę. Spodobało mi się, zapytałam, gdzie ćwiczą, czy mogę przyjść na zajęcia. Przyszłam, zobaczyłam, miałam możliwość wejść na takie koło, zapoznać się ze sprzętem. No i tak zaczęłam ćwiczyć. Dla mnie przede wszystkim jest to z jednej strony forma zabawy, z drugiej strony uczy mnie pracy nad własnym ciałem, przede wszystkim systematyczności i dyscypliny. Na pewno uprawianie takiego sportu pozwoliło mi zmniejszyć lęk przed wysokością, nauczyłam się ufać własnemu ciału. Myślę, że tak naprawdę może trenować każdy, niezależnie od wieku, płci czy bagażu wcześniejszych doświadczeń. Natomiast na pewno
łatwiej jest osobom, które powiedzmy są po gimnastyce artystycznej ze względu chociażby na elastyczność własnego ciała, na dokładność wykonywanych ruchów. Na pewno też będzie łatwiej osobom, które są po gimnastyce czy akrobatyce sportowej ze względu na doskonałe przygotowanie motoryczne własnego ciała, tak? Takie osoby są bardzo dobrze skoordynowane, mają bardzo dobrą siłę mięśni i jest im znacznie łatwiej. Ta dyscyplina sportowa zdecydowanie odnajduje swoje korzenie w sztuce cyrkowej, która dla wielu osób, takich jak ja, jest inspiracją do tworzenia nowych choreografii, do poznania nowych elementów. Również nie tylko cyrk daje możliwość zobaczenia czegoś takiego, coraz częściej spotyka się osoby trenujące taką formę na różnych eventach czy otwarciach. Miałam okazję podziwiać spektakl stworzony przez Cirque du Soleil we Wrocławiu w 2014 roku pod nazwą Dralion, opowiadających o żywiołach i o równowadze zachowanej między człowiekiem a naturą. Na pewno to widowisko, które zobaczyłam, było dla mnie wielką inspiracją do tworzenia nowych układów. Można było zobaczyć, jak to tak naprawdę pięknie wygląda i ile trzeba włożyć w pracy i ile tak naprawdę każdej osobie brakuje jeszcze, żeby móc osiągnąć tak niesamowite umiejętności. Zdecydowanie poprawiła mi się siła. Zwiększyła się siła mięśni ramion, obręczy barkowej, brzucha, nóg, co jest bardzo ważne przy tej dyscyplinie. Koordynacja również tutaj ma swoje znaczenie. Można również utracić parę kilogramów. Szarfa i kółko wydaje się sportem łatwym i przyjemnym. Myślę, że można powiedzieć, że zahacza o sporty ekstremalne, ponieważ jednak jest bardzo niebezpieczne. Wiele elementów jest wykonywanych bez asekuracji. Zdarza się też tak, że często na treningu spadamy z jakiejś wysokości, poślizgniemy się, mamy wiele przetarć na ciele, pojawiają się odciski. Przybory muszą być odpowiednio zabezpieczone z odpowiednim atestem ze sprawdzonego źródła, co często też wiąże się z dużymi kosztami. Do dalszego trenowania motywują mnie przede wszystkim znajomi oraz rodzina, jak i chęć realizowania własnych celów mimo niebezpieczeństw związanych z tym sportem. W fitnessie akrobatycznym wyodrębniła się nowa dziedzina, jaką są sporty powietrzne, a wraz z tym nowy typ sportowca, jakim jest aerialista. Jeżeli chodzi o typ aerialisty, jest to na pewno osoba bardzo dobrze zbudowana, umięśniona, mająca elastyczne ciało. Z całą pewnością można stwierdzić, że aerialista to osoba, która nie boi się spojrzeć w dół.